Cześć, siemanko, Liska z tej strony Mister Adamo 15 i witam was serdecznie w wreszcie odcinku od Zera do Farmera. Ze mną Brączuś. Cześć! Tylko Brączuś, dzisiaj niestety. We dwoje będziemy sobie naszą serię ciągnęli i liczę, że wreszcie to będzie tak już z dnia na dzień, odcinek za odcinkiem, bo niestety Bolka nie ma, pierwsza, że tak powiem, burza wiosenna go odwiedziła. Właśnie, jak to jest możliwe, że on ma burzę? No jest możliwe, no marzec już jest, no to już jest możliwe, tak. Nie ma śniegu, nie ma mrozu, więc jest burza. Tutaj najbardziej, że tak powiem, wskazane. U mnie też niestety ulewa teraz taka wręcz oberwanie chmury, więc nie dziwię mu się, że może i tak mieć. No to niezłe oberwanie. Ale my internety mamy normalne i jakoś nam tego nie rozwala, więc lecimy sobie niestety dzisiaj bez Bolka, ale myślę, że to przebolejecie. Kolejny właśnie odcinek u niego będzie i to już na pewno, ale chyba nie chcieliśmy już coraz dłużej przeciągać, bo już mieliśmy nagrać to wczoraj, nie wypaliło, jakbyśmy jeszcze mieli tego dzisiaj nie nagrać, no to już byśmy to przeciągali, a czekacie na tą serię od groma czasu, że tak powiem. Bierzemy dzisiaj akcja kombajn nowy, obiecany też już od dawna. Ty? Słucham cię. A header już jest sprzedany od tego małego kombajnu, jo. Tak, bo on tylko został do kukurydzy chyba tylko. No właśnie, tak mi się teraz wydaje, że ktoś dobra, to co, New Holland TC90, całe... Ja się zajmę troszeczkę porządkanie, bo dawno tutaj właśnie nie byliśmy na tej... Zgadza się. ...farmie, także ja sobie posprzątam dzisiaj, o. Więc okay. Kupujemy nowy kombajn, myślę, że wózek do niego też się przyda. Kurwa mać. Jak myślisz? Kombajn się pojawił koło mnie. 5,5 metra to będzie za szeroko chyba, ale zaraz zobaczymy. Najpierw sobie kupimy... tak, chociaż tak teraz... Co tu jest? O, on jest Boże, kombajnem tu przyjechał. Ja się wystrachałem, mówię. Aha. Dobra, sprzedaję go. Sprzedałem. No w sumie on już tak nie był nam potrzebny, nie? Bo tylko stał nieużywany już teraz by wystał. Dwa kombajny mamy to. Ile za niego tam zarobisz? 18 z groszami chyba. Nie jest nam mało, się wiesz, prawie no header zwrócił. Do nowego. Co on ma tutaj szczerze, chyba nie kupuję wózka, bo on jest bardzo wąski ten header. Dam sobie radę. Dobra, ja w końcu tu się zajmę tymi porządkami, bo powiem wam, że na tej farmie to wygląda jak na jakimś pobojowisku. Zawsze jeszcze się powoli mylę, ale spokojnie. Dobra, ja sobie czekajcie. Kurwa, tu są w ogóle... Czy są nasze wszystkie ciągniki? A nie, wszystkie ciągniki są, dobra. Dobra. Jest git. Header od kombajnu leży tu. Nie. Ja pierdzielę, gdzie mam to poukładać? 5 metrów musimy starczy. W końcu, musimy jakiś chyba garaż sobie postawić, jeszcze jeden. Myślę, że jest taka możliwość. Bo już ludzie nam też pisali właśnie pod ostatnim odcinkiem, który był, o Jezus Maria, szmat czasu temu. Kiedy my ostatnio coś rzuciliśmy od zaraz do farmera? Dwa tygodnie temu mi się zdaje. No, tak jak Bolek zaczął nie, ten no remont. Wszystko jakoś, przed remontem ostatni był i tyle. A właśnie Bolek jest dobry, on mi mówi, że już jest po remoncie, a on dzisiaj mówi, że on nie będzie wieczorem, bo jeszcze będą remontować. Tak, jeszcze coś tam robią. Ja tak zająłem trochę całą drogę, chociaż go powinienem przepuścić. Nie, nie będę kupował wózka, bo się nie opłaca. Ten header 5,5 metra to się jakoś zmieścimy. Tak, nie kupujesz wózka? Nie. 5,5 metra, no bez przesady, przecież tylko autostradę przejadę i nic więcej. Mapa. Po co? Nie, jeszcze dalej jadę? Nikt nie jedzie, nikt no nie niby jedzie. No niby ale wiesz, jak policja zgarnie, to może być nieciekawie. No po autostradzie jeździć nie będziemy, a naszymi polnymi drogami nie jeżdżą. Nie będziemy jeździć tak po autostradzie, mówisz? Nie, no, nie mamy na razie pola poza autostradą. No ale bardzo, to myślisz, że nie będziemy mieli pola tam? Myślę, że na razie takie burzy z nas nie są, całe 48 200. Wiem. Tak mało pieniędzy? Kurwa, wiem, bo tak dużo. No, było 230. Dobrze, że sprzedałeś ten kombajn, bo chociaż zawsze jakaś tutaj akcja, o, jakby ładne kierunkowskazy ma ten New Holland. To ci powiem, że konkretnie wtedy trzeba troszeczkę zarobić, nie? Zgadzam. Z siroców jest wszystko wywiezione chyba nie, tak? Nie, co ty? Soja nie? Właśnie. Dlatego soja. A jaka jest cena soi w ogóle? Była duża, ale ja już ci mówię, stanę na środku drogi, nie ten klawisz, ten. No właśnie, Ładaś ma kierownicę, no tak. Tak, fajnie jest. Jest 1665 na Gold Crest Pacific Grind, jak masz chęci, to tam możesz wywieźć, bo to jest spoko cena. 1700 z groszami był max, a myślę, że więcej w najbliższym czasie nie wyciągniemy, a zawsze 52 tony, no to jest spoko pieniędzy, więc dobra, ty, to wiesz co, ja wywieźć. Się posprzątam tutaj do końca, już poustawiam to wszystko, żeby był porządeczek i wtedy sobie to wywiozę. A ja sobie tak to teraz... A, i wiedziałem, że nie tą drogą zjechałem. A tam chyba bez różnicy, którą zjedziesz. Ale to teraz będę musiał zawracać, bo nie chce mi się... Tu... Ale dobra. To jest teraz bosko. Teraz to mogę pracować tutaj na roli. No tutaj będzie stało wszystko teraz. Kurde, muszę się zastanowić w ogóle, jak ja mam to... Muszę na pewno wszystko wystawić z wiaty. Bo we wiatę wejdzie jak najwięcej rzeczy.
Tak. Ja mam ci zestaw jaki zostawił do siania? Fenda, co? Z siewnikiem? No, fenda możesz i jakąś przyczepkę później, żeby była. Do czego? No, do zboża, bo ja to muszę skosić. Nie wiem, czy to jest jęczmień, czy pszenica. Dobra, to dwa zestawy wtedy zostawię na wystawione poza wiaty. Nie będę ich ustawiał. Czekaj, a przyczepę jaką? Takie bajery. Obojętnie jaka przyczepa? Obojętnie, co? Tak, tak. Ale jedna wystarczy, nie? Tak, bo tu jęczmień jest, to nie będzie też spoko. Bajecznie to wygląda, powiem wam szczerze. Dużo ludzi napisało, że nie mamy kupować tego kombajnu, ale powiem wam, że moim zdaniem dobry zakup, jeżeli chodzi o kombajn. Gdybyśmy kupili kurwa tamtego, to by raz, dwa byśmy mieli dwa takie duże kombajny i nie byłoby taki frajdy z gry, nie? Miejmy nadzieję, że nie, no w kolejnych odcinkach... O Boże! Co? Podpinam przyczepę agrolinera, a do niej z tyłu podczepiona samozbierająca. A no jo, bo ja tak podczepiłem. Żeby to miało ręce i nogi też trochę. Dobra, średnio kosimy. Właśnie miało ręce i nogi, ci powiem. Nie, no żeby tak, wiesz, żeby nam gdzieś jakieś bugi-ugi nie były. Ja pierdzielę, gdzie ty z tym jechałeś? Z czym? No, z tymi przyczepami. Nigdzie, ty... ja podpinałem tam właśnie pod wiatą. Jak cofałem jedną, to żeby nie pierdyknąć tamto, to podczepiłem, żeby razem sobie stały, co nie? Spokojnie. Nie, nie, fajne, całkiem spoko ten New Holland wygląda. Ja mówiłem, że będzie ładny na pewno. Nie, akurat New Holland jako kombajny ja bardzo lubię, bardzo mi się podobają. No ten cynka jest szczególnie zajebisty, no ale to już za dużo byśmy go mieli na tych seriach wszystkich. Nie, co te wszystkie serie z tym samym. No bo w sumie ty, no tak szczerze, no, on dużo też się nie różnicy, nie? No ale nie ma w ogóle dobrego kombajnu, nie? No ja. Tak patrząc na to, nie? Że nie ma żadnego takiego zajebistego kombajnu, oprócz właśnie tego cynka, nie? Tego wszyscy na nim grają. Miejmy nadzieję, że z jakimś czasem tam to już naprawi, nie? Że będzie więcej tych kombajnów. Mhm. Ale powiem szczerze, że chyba sypnie. Albo taki mały zbiornik ma ten nasz New Holland. Czemu? Bo na jednym przejeździe miałem 1,5 tony. To dużo. Jak na jęczmień to całkiem spoko. Tak to poustawiam jakoś. Nie wiem co to ja mam. A, beczkę wstawię. O! Bo beczka zawsze stoi na dworze, to teraz będzie stała w środku. No tak. Należy jej się. Brączek sprząta stodołę. Bo nie będę chyba zawoził nic na ten, na świnie. Na razie niech wszystko jest tutaj ustawione. A na świniach wszystko ze świn zwiozę, nawet ładowarką przyjadę chyba. Żeby to wszystko było tutaj ładnie poustawione. Na mój odcinek akurat. Nie, w sumie jest kolejny Bolka, także miejmy nadzieję, że Bolek nie będzie robił teraz opóźnień i przyjdzie nagrać na jutro kolejny odcinek. Bo na razie, żeby tak zacząć, no to będziemy nagrywać teraz po jednym, chociaż żeby się udało po jednym dziennie. Coś to będzie dobrze, nie? Ja. No liczę się z tym, że już nie będzie żadnych problemów. Że już normalnie będziemy mogli nagrywać od serca to. No ja teraz jestem bardzo zadowolony z nagrywania i ja mogę tak nagrywać sobie. Kulturalnie. Adam jest zadowolony, bo ma kierownicę w końcu. Tak, wreszcie mogę się należało mu się, bo tak tyle czekał na to, że daj za ludzie spokój. No, masakra. Dobra. Ja już byłem ogólnie, wiecie, już tam odpuściłem sobie, załamany byłem z tą kierownicą. Już mówię, kiedy ona będzie, to już się nie doczekam, ale a ona tak z nienacka przyszła. Kto się a serio mówi... coś napisali, czy...? Nie, nic właśnie. Zero, co nie? Więc z jednej strony nawet nie, jakbym nie był w domu, to akurat nie wiem, nawet bym nie odebrał tej paczki. Aha, nie napisali, po prostu przyszła sobie, no, tak? Tak sobie, no. Aha. Dobrze. No to beka, czy nie, sobie... powiem ci szczerze, że z jednej strony napisali, tak, co nie, ale trochę późno, tak. Tylko mówię, gdybym nie był w domu, to bym nawet o tym nie wiedział. Napisali tego samego dnia, a mieli napisać, że paczka zostaje wysłana, co nie? A co oni napisali? Paczka już doszła, czy co? Paczka dzisiaj będzie u pana. Aha. Po południu. A napisali w południe. Więc no, gdybym wtedy akurat, nie wiem, no nie był w domu, tak? Nie miał dostępu do maila, bo to dostęp do maila. Gdybym nie szedł na maila tego dnia, tam o tej po 12 to chyba wszedłem, a oni po 11 napisali. No to. To przecież by ci poszło do tego, na pocztę chyba, nie? Tak? Czy jak to jest? Nie, myślę, żeby kurier dzwonił, bo chyba miał moje dane. U mnie czasami jest tak, że kurier zostawia w garażu. Serio? No, dzwoni do mnie i mówię mu, że może zostawić tam w tych drzwiach tam i on zostawia wtedy to. Beka, nie. No bo po co mam potem się kurwa jeździć po tych pocztach wszystkim, wiesz? Nie, no u mnie wtedy raz mnie nie było... O, jakiego rogala to zawinę, pozdrawiam.
to powiem ci szczerze, że przyjechał parę godzin później, co nie? No, bo wtedy on będzie objechać gdzie indziej, nie? No, I jak wracał się na miasto z powrotem, no to. ja zamówiłem właśnie przed chwilą. To nie wiem, jakby dzisiaj wysłali, to by myślisz, żeby jutro był? Jeżeli z Polski, to chyba tak, nie? Kurierem. Tak. Znaczy, jeżeli wysłali dzisiaj do 12, to tak. 12 z czym do 12? Bo oni mają takie są po prostu, że tak powiem, godziny wysyłki, tak? Jeżeli wyślą do A. południa, no to na pewno może być następnego dnia, ale to wszystko zależy, jak daleka jest i czy mają chęci na akurat takie, tak? Ja mam nadzieję, że kurier w sobotę jeździ. Pewnie nie. So, jeżdżą do godziny Jeżdżą, nie? 14, do 14. O kurwa, nie to przycisk. To się popsuł. Trzymałem na 17, a zjechał mi palec na 19 i odpiąłem go. No, Tylko jest. chłopie, ile razy też już takie coś miałem, że no nie pytaj nawet, nie? No, ale to jest do przyzwyczajenia. Trzeba się tych wszystkich przycisków nauczyć po prostu. Nie, na razie to nie koszę, bo widzę, że mam pełny zbiornik, to nie wiem po co się Ja mogę się mówić, tam ci przyjazd z przyczepami. tutaj. A, se przyjadę, to tam sprzątaj. Zawsze to będzie jakaś różnorodność. Dobra. Ale się pięknie pracuje teraz. Jeszcze nowym kombajnem. Nie, no ludzie. Chyba dobrze mnie słychać, co nie, Bronek? Ogólnie dobrze mnie I słychać. no kur, lepiej być nie może. No bo zmieniłem. Muszę sobie zmieniać mikrofon ogólnie, ustawienie podczas nagrywania kierownicą. A Czemu? kierownicy, bo jestem o wiele dalej od, że tak powiem, monitora i od mikrofonu, bo wiadomo, musi cała kierownica i ten. I panel się zmieścić jeszcze pomiędzy mną. Aż tak? No, niestety. I mikrofon nie może sobie stać. No może, żebym tak sobie tutaj, ale teraz chyba za głośno jest, co nie? Nie, no dobrze jest. Więc liczę, że będzie dobrze. Ostatnio nagrałem i było spoko, więc myślę, że teraz też nie będzie problemów. Kurwa, nie wiem, gdzie się wniki wstawić. Właśnie, powinienem tak zmienić i 16. Dobra, tu wstawię przyczepy chyba. Nie mam pomysłu na to, jak to Jezu, ustawić. zamiast wyłączyć zmienić kamerę, to ja wyłączyłem kombajn. Kurwa, jaki ten silnik jest wielki do tej kukurydzy, jestem siny. Ja go nawet nie widziałem dobrze A ostatnio. GCB gdzie jest? Ty, czekaj, wiesz co? Poczekaj. Weź odczep tą szczepę. I weź te małe dwie, okej? Dobra? Dobra, a bo ty będziesz jeździł, tak? Nie, ja tą wstawię już, wiesz? O Do... O Boże. kurwa mać. Panie Jezu, odpiął. Dobra, to ja wezmę O takie jest, same ty, czekaj, jaj. bo nie mogę podpiąć. O, dobra jest. Weź te małe sobie tutaj, one tu stoją. Pod domem stały? Czy Tak, już wziąłem? pod domem tu Dobra. stoją, no. A ja sobie te już wstawię, wiesz? Mam nadzieję, że one tu wejdą, dwie. Kurwa, co tu jest takie szerokie, że to nie chce wliść? Nie wiem. No dobra, przyczepy chyba wejdą. Pewniki po prostu w drugą wiatę wstawię i tyle. Dobra. Nie będę upychał na siłę. Spitalam. Kurde, takiego porządku tu dawno, Adam, nie było, nie? Jak No teraz i będzie. myślę, że ze pół z tego. Pół sezonu i znów będzie burdel, jak to zwykle Nie, no, bywa. gdyby każdy sposób odstawiał tam, gdzie ma być, a nie kurwa pierdolnąć w kąt, to... No właśnie, gdybyśmy też, wiesz, mieli czas na to wszystko na luzie, tak na początku. Na początku Ja było mam. spoko, co nie? Ale Ja potem, mam wiesz, zawsze zaczęło się. czas na wszystko. Nie, no ja ostatnio posprzątałem, pomyłem na przykład dwa ciągniki, żebyśmy mieli naprawdę je ładne, bo były bardzo brzydkie. Bardzo brzydkie. Myślę, że dałem radę. Zarazem też posprzątałem cały serwer. Nie powiem za kogo. Nie będę mówił. To za mnie? No, na pewno nie za mnie. Przecież. No dobra, bo mi No. wywaliło komputer. No mówię, no to, no to nie mów, że nie za ciebie. No. No ale gitara Znaczy... się ma, fajnie było. No każdy do swojego odcinka sprząta, nie? No dzięki ty, kurde. To ja miałem na niezłe sprzątanie do odcinka. Chyba do odciny tu bardziej. Bo aż Pole nagan. musiałeś skosić chyba, nie? No trochę było tego. Pole skosić, zwieść słomę całą. No. Powiem, Adam, miałeś roboty. Ale ty lubisz No, pracować, to... nie, było tam trochę. Powiem szczerze, że. No wtedy co mówiłeś, że będę zrobił to godzinę, czyli że ja tego 2 godziny robiłem, co nie? Na live'ie, nie? No to kurde, ty jeszcze marudzisz, miałeś co robić na live'ie. No ja nie marudzę ci, gościu, tylko No ci mówię. ja myślę, ty. Jaka pogoda w ogóle u ciebie dzisiaj? W realu? Mówiłem ci, że ulewa. A, u mnie też. A burza jest? Nie, i cieszę się, że jej nie ma.
No i myślisz, że nie będzie? Ja jakoś nie narzekam, ale zawsze, zawsze pierwszą taką tak zwaną, jak ja to mówię, wiosenną burzę lubię przebyć z nią na dworze, a jakoś dzisiaj mi się nie chce. To na dwór lubisz chodzić na burzę? No, serialnie, jak pierwsza burza jest co roku, co nie, po zimie, to ja lubię sobie tak wyjść i po prostu przebyć z tą burzą razem te chwile. Boże, weź, bo Paulina będzie zazdrosna. Nie, ja po prostu lubię tak, nie wiem czemu. To jest jakieś zboczenie, a tam fetysz. Może, może. Nie wiem, zawsze babcia mi mówiła, że to jest najważniejsza burza w całym roku. A to co ona przynosi? Szczęście? No, niby mówili, że... gwiazda. Niby mówili, że takie właśnie burze po zimie, już wiesz, doznają, że idzie wiosna, że już nie będzie zimy. Przynoszą uzdrowienie. Tak, że bociany będą latały razem z dziećmi i tak dalej. Może czemu kapusta, tak powiedziałeś? Kapusta będzie dojrzewać, nie wiem. Czemu tak coś powiedziałeś o tych dzieciach biednych? Nie wiem, zawsze bocianki to bocianki, więc... Bocianki lubią dzieci. Nie wiem. Tak i kapusty. Nie pytałem. A może kapustę? O Boże, to pamiętam. To niezła kapusta. Kurwa, nie wiem, gdzie na przykład... chyba opryskiwacz zostawię, tutaj niech jest, to stoi w tym, gdzie stoi. Na raz czy na dwa? Wieczka. Bo już nie jest. Czyli co, teraz już mamy po żniwach, w sumie wszystko, znowu praca tak. Takie... No już siewy, panie kolego. Masz przecież siewy, na tych trzech polach jeszcze można tylko garnąć jeszcze gnojowice. I gitara, co nie? To ubolkasz na odcinku. Tamte pola będziemy gnojować, a on będzie siał sobie. Ja, wózek na header to możemy korzystać z tego do Fergusona. Nie, to jest ten sam, to jest ten sam, tylko że kolor inny. Mhm. Także to tam nie, nie będzie problemu, nie? Zgadza się. Dobra. Kombajn wtedy niech stoi tutaj. Nie, no jest, powiem ci szczerze, że wygoda tutaj przednia. Muszę to tak rozkminić, żeby to było w miarę wszystko, wiesz, porządnie, nie? Zrobione. Aha, jeszcze tamten kombajn gdzieś muszę zmieścić. On z headerem jeszcze, powiesz. Który? Ten twój, ten co jeździsz. No, a to co, bez headeru? Ja pierdolę. Ale ma 5,5, spokojnie. Upchniesz go gdzieś. Dobra, to on będzie stał w tej wiacie wtedy. Nie wiem czemu tu jest w ogóle taka niedojrzała część zboża pod koniec. No jeszcze może nie, może jeszcze nie urosła. Nie, no ale to taki pasek bardzo, taka pierwsza faza albo druga to jest, przecież... Gdzie tam do tej fazy przedostatniej? Ja tam nie wiem. Nie wiem czemu tu jest takie coś. Może jakaś zaraza ze schodu. O Boże, gdzie to było? Na czeskiej. Nie, na New Holanda. A, no tak, dobrze, na New Holanda. Nie, za zaraz. Że nie mieliśmy tam pól. No ładne. No niezłe wspomnienia, powiem ci szczerze, kolego. Bo nam się nie chciało save'a od nowa robić. Jo. A zaraz ze wschodu weszła i chuj, nie? Twój bombki strzelił wszystkich sąsiadów. Wszyscy zbankrutowali, tylko u nas było dobrze. U nas zostały tam wszyscy. Dalsze pola były po prostu wykastrowane. Że tak powiem. To niezły kaszel. No, niestety. Także jakoś łatwo mnie nie odpuszcza. No, u mnie też coś chyba powoli zaczyna brać. Każdego no, widzę. Mam nadzieję, że nic nie będzie. Ja już bo nie chciałbym, nie chciałbym być znowu chory. Druga choroba już jest, kurde, tego roku. Jak nigdy, niekiedy potrafię cały rok bez choroby, co nie? A teraz to jest masakra. A dom, jak przyjedziesz, to takiego porządku chyba nigdy jeszcze nie widziałeś. Ja już byłem po przyczepie i już po prostu zobaczyłem, że jest po prostu coś pięknego. Nie no, wtedy też nic. No ale już zaczęło błyszczeć powoli. Kurwa, siewnik i header, ciekawe czy tu wejdzie. Wtedy z drugiej strony postawił kombajn. Oj, tak to będzie musiało być, jojo, dobra. Jop. Ja to mam tak to rozkminione, Adam, żeby tu wszystko wlizło, wiesz? No i niech wlizie. Albo nie wlizie. Kurwa, mać, nie wejdzie. A lipa. No dobra, tak blisko dostawię ten header. Mi się zdaje, że tutaj Bolek z opryskiem przesadził i przypalił trochę. Myślisz tak? No bo jakoś nie chcę się wierzyć, że taki pasek coś przesadził tutaj z nawożeniem. No całkiem prawdopodobne, nie? Ja pierdykam, ty, to już będzie 12 ton. A ja kurwa jeszcze połowę pola chyba nie skosiłem. Ty, to chyba dużo. No, ja myślałem, że kurna ten. No. Skoszę i będę siał, co nie? No. A wyjdzie na to, że ja nawet tego pola nie zdążę skosić.
Trzeba iść Nie tam? no, zdążysz chyba. No powiem ci szczerze, no nie wiem, czy wiesz, ile już jest minut odcinka. Nie wiem. No to pomyśl tak troszeczkę. 10? Dodaj sobie drugie. 20? No, kurwa, kamień no. pod Biedronką. To było nie jest kamień pod Biedronką. Było blisko. Oj, zahaczyłem. Oj, kosa urwana. Ja pier. W nowym kombajnie, a tam. Już porysował. Ach, to jest uroki żniw, kurczę, Bolek. No ja pier. Serio, tak by to trafił. W takim miejscu musiało. Dobra, z drugiej strony sobie wstawię pług. Kurwa, taki porządek, że ja pierdzielę, nie? Naprawdę, ale... Jak ja lubię. Powiem ci szczerze, że podoba mi się to chodzenie na tym, na kierownicy, co nie? No. Całkiem spoko jest, można się przyzwyczaić. Kurwa, kombajn tutaj nie wejdzie. Ale teraz wpakowałem się, że tak powiem. Ej. Odpalamy same Fortisa. 6,5 tony już jest, czy będzie 13 ton prawie. O. Kurwa, idealnie wszystko tu wchodzi. Znaczy, ciekawe jestem, czy wejdzie kombajn, nie? Ale powinien wejść. Oby. Pługa nigdzie nie zmieszczę chyba tego zielonego. Ale nie wiem, on może stać na dworze, najwyżej zaraz wieje. Oj. Ty to co, siewnik pompować, czy nie? Który? Ten, co chciałeś siać, bo nie wiem, czy byś siał. Nie, schowaj, schowaj, bo na pewno nie będę siał. No dobra, 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 dobra. Nie ma takiej opcji. To ja chowam wtedy, żeby to ładnie wyglądało. Już nawet nie będę dzisiaj woził tej soi, bo nie chcę przyczep wyciągnąć, bo tak ładnie ustawiłem. O Boże. Znaczy, że jest taka ładna, no, powiem szczerze, że jest taka ładna cena, że... No to dobra, no to wywiodę, no ale dobra. Wywieź lepiej, wynajmę, cię, wynajmę ciężarówkę. To wynajmę. To chciałem już mówić, jak teraz będzie bolko odcinek, to pewnie wszystko rozpierdolić, no, a mój odcinek znowu będzie syf. Oj tam, jakbyś o tym nie wiedział. No tak pewnie będzie. Kurde, teraz żadne maszyny nie będą praktycznie na dworzu, stało wszystko pochowane będzie. Mhm. Dobrze, żeśmy tą wiatę dostawili tutaj jedną. Bo Jezus, fend bokiem poszedł. Jup. Dobra. Kosimy dalej. Posypałeś, co? Mhm. To ile już jest? 13 prawie. Razem? A ile masz zbiornik w końcu? W zbiorniku mamy 6400. Ojej, no to ładnie. Mhm. Teraz jest tam 2800, bo dwa zbiorniki. I no pół pola jest jednak. No to. A tyle tutaj jest taki bardziej clean, no to jest trochę bardziej nierówno. To można wybaczyć. Może będzie z 20. O, czekaj, tutaj może coś wejdzie jeszcze. Ja wiem, co tu wejdzie. To jest myśl, Adam, nie? Ja to mam pomysł. On tam upcha tak, że Bolek będzie chciał się akurat dopchnąć do takiej maszyny, która będzie najgłębiej i wszystko rozpierdoli. Nie, no nie, na pewno nie. Co ty? Czy jesteś tego... O, słońce wyszło, czyli znaczy po ulewie. Bo tak będę miał to ustawione, że nie będzie trzeba tego niczego dopychać. Z jednej strony będziesz dojeżdżał po jedną rzecz, a z drugiej strony po drugą rzecz. Kurwa mać, znów ten jebany przycisk. Ej, Adam, nie denerwuj się na tą kierownicę, bo cię ją zabiorą. Nie, ja się nie denerwuję, tylko znów mi palec zjeżdża, mogę sobie nie dawać. 17, kurde. Musisz się zmienić sobie przepisanie. Tak. No bo jak mi palec spada, to ja myślę, że jest na 17, jest na 19, a na 19 jest odłączanie. Poprawiam. To nie, jest złe odłączanie. Spoko, przyzwyczaję się. Kurwa, jak tym się źle je, cofa. A ty nie używasz kierownicy? Nie, no nie chciałem się teraz podpinać na to jeden odcinek. Znaczy ja mam ciągle podpiętą, co nie? No ja też podpiętą mam, tylko nie chciałem się jej przekręcać. Łe, nie przesadzaj. Ja przesadzam? Mhm. Przesadzasz. Z chwila, moment, gościu. Uj, nie weszło, dobra. Muszę to gdzie indziej ustawić. A powiem ci szczerze, że fajne oświetlenie ma. Co? Ten New Holland. Że ten? Nie wiem, nie widziałem go jeszcze nawet. To możesz przyjść, zobaczysz. Ogólnie bardzo fajne kierunkowskazy były oświetlone, bardzo dobrze było widać. Teraz jak hamowałem, to wszystko było ładnie z tyłu. No, no po prostu bezpieczeństwo to podstawa, no. Wiadomo, nie oszukujmy się, ale bardzo fajna akcja. Dobra, to co tu postawię wtedy, jak nie ma gdzie? Ale w ogóle teraz nam się dużo mniej maszyn zrobiło, jak już mi te główne małe posprzedawali, nie? No ja, no wiesz, musimy jednak iść do przodu, nie ma co już kombinować i mieć te małe główienka i tak ich nie używamy, albo używamy raz do roku. Zawsze to jakiś pieniądz jest. No powoli nam, powiem szczerze, że te pieniądze do przodu idą, ale no burżujami nie jesteśmy. A, ale idzie i myślę, że... No troszeczkę ta seria będzie trwała, nie?
o to chodzi. No właśnie, o to chodzi, nie? Tak najdłużej ją ciągnąć. No. Używasz tego całego, no. Na kierownicy tego całego koreczka. Nie wiem, jak kurwa wyleciał mi go, jak to się nazywa. Pokrętło? Pokrętło, no. Tempomat. Nie tempomat, na kierownicy ten cały. Kikut, co stoi, kurwa. Jaki kikut? No nie wiem, wyleciał mi z głowy, jak to się nazywa. Grzybek? No może być grzybek, no. No ten taki nie. Jak na joysticku. No za co, no, to jak masz rączkę taką, co nie? W ciągniku. Wiesz, o co mi chodzi. Aha, ja pierdolę, gałka. Gałka, właśnie, gałka, to no gałka mi wyleciała. No wyleciało mi słowo gałka. A ja się zastanawiam, o co ci chodzi, ty. Nie, serio, wyleciało mi słowo gałka, co nie? I tak kurwa kombinowałem. Nie rozumiem, kurwa. Ja cały czas tego używam, ja nie kręcę w ogóle normalnie kierownicą. Nie, ja po prostu nie mogę. Nie mogę się po prostu jakoś do tej gałki przyzwyczaić, co nie? Mi się kierownica wyślizgała za bardzo, wiesz, jak kręciłem normalnie. To wyjebałeś tę gałkę? Tak, odkręciłem ją i po prostu odjąłem ją, co nie? No ty gadaj. No serialnie. Co za ty? Nie, bo mi po prostu no, nie pasowała mi to, nie? Nie mogłem się przyzwyczaić. Źle, wiesz, ciągle jak właśnie chciałem ją puścić, żeby mi wspomaganie zadziałało, co nie? Jakie wspomaganie? No w kierownicy, co nie? Żeby mi odbiła kierownica, no to puszczałem kierownicę. A ty puszczasz kierownicę, jak chcesz, żeby się cofnęła? No jo. Wiesz, to kurwa napierdala we wszystkie strony. Nie, cofa mi normalnie do zera. Nie do wiem, do, ja wiesz. Sobie prawie, to uważaj, bo ja sobie prawie teraz tak rękę urwałem. Ja jak w samochodzie jak jadę, co nie, puszczę kierownicę i ona wraca i tutaj też powoli wraca, co nie. No tutaj wraca za szybko właśnie. No na pewno nie tak jak kierownicy w samochodzie, ale i tak jest spoko. A jak miałem tą gałkę, to sobie palca rozwaliłem na początku, co nie, bo puściłem, a wiesz, a gałka je w palca, co nie. I tak z parę razy i się wkurzyłem, mówię, nie. Miałem odkręcić, zmienić tą gałkę, położenie w dół, a odkręciłem ją, nie przykręciłem już, więc... W ogóle nie używasz. Ale nie narzekam, bardzo fajnie. Myślałem właśnie, że też jak mówisz, będzie mi się ślizgać gdzieś, co nie? Że nie będę miał jak trzymać jej. No, każdy ma inaczej. A powiem ci szczerze, zajebiście, jest naprawdę wygoda. Sama w sobie i tak jak czułem, nie skończę tego pola na odcinku. Serio, nie? Trudno. Bo właśnie Bywa. W tym momencie... cyk, cyk. Ja mam posprzątane prawie już. Cyk, 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 cyk. Powiem, zajebiście to wygląda to wszystko. W końcu będzie porządek jakiś. Ludzie, możecie dać łapkę w górę za mój porządek. Tak, zaraz tam pójdziemy jeszcze. Ale najpierw. Jeszcze nie ma wszystkich maszyn, no ale trudno. Trochę się czuję jak w bizonie, kurwa. Czemu? Jak w bizonie wysypuje zboże, to też tak kurwa się pierdolę z tym. Oj, pełne. Ty trafić nie możesz, czy co? Nie, ale tak fajnie też widać rurę. Fajnie, dobra, naprawdę. Jeszcze puk. Dobra, to tutaj niech się wysypuje, a my idziemy zobaczyć, co tu się dzieje. Ten na nich Holanda odpalonego zostawił, to niezły sprzątaś z niego. Przepraszam. Dobra, puk tam w pierdolę. O, jak te przyczepy ładnie wyglądają. Zobacz, jaki kozak. Kozak, co? Jest kozak trochę, jak ten gościu podszywający się pod Brązka, kurde, na moim ostatnim filmie. Gościu. Nie, ale pozdrawiam go, naprawdę, bo nie dał się nikt przez tyle godziny, że tak powiem, nabrać na to. Każdy dawał łapki, ja dałem nawet serduszko, bo myślałem, że to nasz Brączuś, co nie? No kozak, a to wyszło na to, że to fake, no. Chyba. No fajnie, powiem szczerze, posprzątał tutaj. I kurwa, tu zrobimy sobie kurwa jakieś disco pogo Seaside Flowers przy tym płocie. Tu by można było coś jeszcze poustawiać, nie? No tutaj to ja bym jakiś garaż pierdylnął. No, tylko, to byś przydał. Tylko, że tu są drzewa, więc... Wyjebie te drzewa, no co? Wytniemy, kurwa. W pizdu. No co? Posadzili żeśmy drzewa po to, żeby je wycinać, no. O to chodzi, kurwa. To Polek sadził, nie my. Jo, my nie chcieli, my. My chcemy garaż. Można tu jakoś skakać? Ja nie mogę skakać na kierownicy, szkoda. To, że on pokazał. Na spacji sobie poskacz. Może klaksonem? Nie. Szkoda. To jest spacja? A nie, jest dobra, gitara się ma. Chciałem sobie teraz ruszyć kierownicą i chciałem się przejechać, ale nie wiem po co. Ja wam serdecznie dziękuję za ten odcinek. Liczę, że nasz od zera do farmera będzie się ciągło dalej. Stój tak.
Dzięki, będę tak stał i będę do was mówił. Liczę, że wam się to wszystko spodobało. I już zapraszam na kolejny odcinek do Bolka. Ja wam dziękuję, trzymajcie się, na razie. Cześć! Cześć!